Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tych Państwa, którzy na bieżąco śledzą program Czas na Seans, ale również wszystkich Opolan. Proszę Państwa, znajduję się obecnie przed gmachem Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej. Muzeum, które otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających w 2021 roku. W mieście rozpoczęła się już gorączka przedoskarowa. Wszędzie, na każdym kroku rozwieszone są billboardy reklamujące nominowane filmy i co ciekawe, tym filmem, który najczęściej pojawia się na billboardzie, jest Czas krwawego księżyca w reżyserii Martina Scorsese. Bukmacherzy oczywiście prognozują. 6 marca w Los Angeles Times pojawi się artykuł właśnie z tymi typami i okazuje się, proszę Państwa, że chyba nie będzie zbyt wielu niespodzianek. Filmem, który powinien zdobyć statuetkę dla najlepszego filmu, jest oczywiście Oppenheimer, najlepszym reżyserem Christopher Nolan. Jeżeli chodzi o główną rolę żeńską, tutaj bukmacherzy obstawiają Lily Gladstone za główną rolę właśnie żeńską w filmie Czas krwawego księżyca, chociaż tym czarnym koniem pojawia się nam tutaj Emma Stone za wyśmienitą rolę w filmie Biedne istoty. Najlepsza główna rola męska to oczywiście Cillian Murphy i doskonały Oppenheimer. Jeśli chodzi o dźwięk, akurat jest to ta kategoria, która jest mi również bardzo bliska sercu i przede wszystkim piosenka. Tutaj myślę, że też nie powinno być aż tylu niespodzianek. Bukmacherzy wskazują i również ja wskazuję na Billie Eilish wraz z bratem. Wspaniałe rodzeństwo Billie Eilish i Finneas O'Connell za piosenkę do filmu Barbie. Jeżeli rodzeństwu uda się zdobyć tę nagrodę, to będą najmłodszym duetem, który zdobył statuetkę dwukrotnie w tej samej kategorii. Powracając jeszcze do roli żeńskiej, tutaj rzeczywiście, jeżeli Lily Gladstone, która zdobyła już oczywiście Złotego Globa, za tę rolę otrzyma złotą statuetkę Oscara, będzie pierwszą rdzenną Amerykanką, która otrzymała Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową żeńską. W kategorii najlepszy film międzynarodowy tutaj typ jest jeden chyba i jest to Strefa interesów. Film brytyjskiego reżysera Jonathana Glazera ze zdjęciami i tutaj polski akcent Łukasz Żal, nasz wspaniały operator filmowy, nominowany już dwukrotnie do Oscara za zdjęcia do filmu Ida i Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Jest ta strefa interesów tutaj i ten polski akcent. Niestety nie udało nam się zdobyć nominacji za film Chłopi, więc może uda się przy tej koprodukcji brytyjsko-polskiej. Także proszę Państwa, będzie z całą pewnością dużo się działo. Bulwar Hollywood powoli przygotowuje się do przyjęcia zarówno gwiazd, jak i widzów, fanów sztuki filmowej, więc będzie się działo i będzie naprawdę gorąco. I ja Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam sprzed gmachu Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles.